Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Little Nightmares 2. Czy jest to finałowy? Być może. Ja jeszcze tego nie wiem, ale wy już po tytule na pewno się poznaliście. Jest taka opcja, ponieważ z tego co patrzyłem po walkthrough, które znalazłem na YouTubie, mniej więcej około 40 minut mi zostało tego tytułu, tak więc nie ma co tego dzielić na dwa odcinki, nie ma co też opóźniać. Zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię, a ja zasuwam przed siebie. Mamy tutaj całą gromadę starych kobiet i starych facetów, ale naszych starych przyssanych do telewizora podczas teleekspresu. Ja się zastanawiam, co powinienem teraz zrobić dokładnie. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że zeskok w dół to jedyna w tej chwili opcja. I chyba miałem rację. Tam mam jakiś telewizor w ogóle w środku. Co się stanie, jeżeli ja w tej chwili włączę ten telewizor? Czy oni polecą totalnie tutaj, żeby oglądać ten telewizor? Nie jestem pewien. Dam radę jakoś odciągnąć ich od tego telewizora? No, wydaje mi się, że tak, dobra, okej, spierdalam, nieważne. Oglądajcie ten, a mi dajcie spokój. Mną się nie interesujcie, przysińcie się do tego cudownego kontentu, który tam jest wam oferowany. A teraz z tego chyba muszę po prostu po ludzku skorzystać, tak mi się wydaje, co? No dobra, no to let's go. Wespnijmy się tutaj, Mareczku drogi, w czapce listonosza, jak mnie poprawiliście. No i cóż mi pozostaje? O, tamci się jeszcze dobijać będą. No właź do tego ekranu! Swoją drogą, kazaliście mi zwrócić uwagę na jeden drobny fakt, który tutaj cały czas nam się objawia. Konkretnie związany z tym, że o ja pierdolę, dobra, uciekamy. Że Mareczek w taki troszeczkę niepokojący sposób ma bardzo podobne umiejętności jak pan kapelusz, który znajduje się wewnątrz telewizorów i także używa ich do poruszania się. Co jest troszeczkę intrygujące. Czy ja powinienem był wyłączyć te telewizory? Chyba nie. Ale ta gra jest tak głośna, że nie słyszę własnych myśli. Ja pierdolę. Pomocy. Dobra, ale może nie powinienem nawet słyszeć własnych myśli. Uciekaj! O Jezus Maria, jakież to było intensywne. Totalna pogoń za mną się tam odbywała. Ale już jest okej, już jest spokojnie. I dobra, faktycznie, niech wam będzie. To jest czapka listonosza. Dostarczę wam papiery rozwodowe. I wynik testu na HIV. Negatywny. Co wy na to? Tak bardzo wam nie pasuje, że to była czapka policjanta, to proszę bardzo. Też wymyślę negatywne aspekty pracy listonosza, raczej tego co dostajecie. Pamiętacie tą paczuszkę z AliExpress, którą zamówiliście 1,5 miesiąca temu? Zapomnijcie, kurwa, nigdy jej na oczy nie zobaczycie, tak? A czekacie na ten nowy telefon? Chuja tam, awizo, kurwa. I to jeszcze błędnie wypełnione, poczekacie jeszcze jeden dzień. O, Aneczka, co ty tam robisz? Dawaj, ja cię wyciągnę. Ojojojech. Kurwa, no i ją złapał. O, i przyszedł po nią zły pan. Czy on teraz będzie chciał wyjść po mnie? Kurwa, chyba tak. Nie wiem, czy dam radę mu się oprzeć. On jest taki pociągający. O kurwa, dobra, nieważne. Co mam teraz zrobić? Siekiera? O chuj, dobra, rozwalamy drzwi. Widzę, że są w cienkim stanie. Dawaj, Mareczek, szybko, kurwa, bij! Jezus Mary, on jest taki wysoki i taki szczupły. Dobra, spierdalać muszę, puszczaj to gówno, lecimy do przodu. On po mnie idzie. Do góry, błagam, szybko. Nie! Oj, w pizdu po mnie, bo kurwa skoczyłem zamiast się wspinać, pojebały mi się przyciski, przypadkiem nacisnąłem. God damn it! Dobra, jeszcze raz scena z Aneczką w takim razie, co? A ta siekiera tam jest wbita w tej chwili, dlatego spadła. Dobra, no to podejmijmy się jeszcze jednej nieudanej próby wyciągnięcia jej z telewizora. O, to jest metafora kariery po prostu, wiecie, osobistości telewizyjnej. Ale muszę leciutko tę grę przyciszyć, bo dosłownie ogłuchnę. Dobra, ja wiem, co ja mam robić, daj mi spokój, telewizorze. Siekiera motyka bije se w drzwi, zaraz rozjebie deseczki. I raz, i dwa. I teraz nie nacisnąć przypadkiem skoku. On jest w ogóle taki spokojny i opanowany, ale ma takie dziwne, zrywne ruchy głową. To jest w nim mega creepy. Dobra, Mareczek, nie ma opierdalania się. Biegnij do góry i przed siebie w ten dziwny tunel. Kurwa, nie wiem, co to dokładnie jest za tunel, nieważne. Dobra, hop i do góry. On tutaj zaraz przyjdzie, on się wślizgnie, on się będzie wyginał. 90 stopni, każdą jedną część ciała jest w stanie pewnie wygiąć względem pozostałych. Albo będzie tutaj u góry teraz maszerował. Ja w mojej czapce listonosza pokonam wszelkie przeciwności losu. Tak samo jak listonosze je pokonują, dostarczając nasze paczki. Chyba, że jesteście takim listonoszem, jakiego ja mam, którego jeszcze nigdy kurwa na oczy nie widziałem. O Jezus Maria. O, on się tutaj spojrzy. Dobra, muszę uważać, żeby mnie nie wyczaił. Patrzy się na szczęście tylko pionowo w dół przez dziurę. O
kurwa, dobra, zniknął. Leć, leć, Mareczku. A nie, ja tutaj muszę chyba wyskoczyć, co? Nie, nie muszę wyskoczyć, co ja pierdolę? Cały czas mi się wydaje, że zablokowana jest dalsza ścieżka dla mnie, ale nie. Okej, dobra. Jedna wielka gra w ucieczkę. No wyłaź! W czapce listonosza ukończymy ten tytuł, moi drodzy. To moja najnowsza zdobycz, będę się jej trzymał. Dobra, chyba musimy tutaj podskoczyć. Coś czuję, że zaraz coś będzie maszerowało, kurwa, tamtym korytarzem. No idzie, jebaniec, dał radę. A my musimy jeszcze deskę wyrwać, zanim on tutaj dojdzie. Dobra, dociągnąć to krzesło, wleź na nie, skoczyć tutaj. Mam slow motion teraz w ogóle, ciągnij dechę, Marek, proszę, tylko to cię uratuje. I w prawo, kurwa, sprintuj. Dobra, lecimy. Jebać, w dół. Zjeżdżamy jak po zjeżdżalni, kurwa, w Nibelandii. Jo, dobra, złapałem się. Do góry, do góry. Dawaj. Mamy paczkę do dostarczenia. I spierdalamy, on jak nic, zaraz się tutaj gdzieś obok nas pojawi. Nie ma czasu do stracenia. Lecimy przed siebie. Znowu ci wyssani ludzie. Mówię wam, że to jest coś z tymi telewizorami związanego. To jest kolejne przesłanie. To oni jest w pociągu, jebaniec, uciekaj. To jest przesłanie mówiące nam, że po prostu telewizja zabija. Wysysa z was wszystko. On jest pewnie, wiecie, uosobieniem telewizji. Pan prezes. O kurwa, źle. W prawo, o Jezus. Czy to mnie będzie kosztowało życie? Pewnie tak. Nie złap mnie, proszę. On sobie w ogóle... Oj chuj, no ten jeden pieprzony skok mnie anulował, no. O, wiecie, ja trzymam opuszek kciuka na skoku, a resztę kciuka, znaczy opuszek kciuka trzymam na sprincie, a resztę kciuka trzymam na skoku. I czasami jak się za bardzo zepnę, to nacisnę przypadkiem właśnie resztą kciuka skok i się dzieją takie rzeczy. Bo sprint to ja trzymam teraz naciśnięty non-stop. Chwytaj tego pałąka! I dawaj do przodu. Nie będziemy na tym wisieli dłużej niż tego potrzebuję. Dobra, dobra. Cyk! O kurwa, no idź, błagam! Okej. Okej, co ja gadam? To w lewo, mam nadzieję, że chodziło o wrócenie tego w lewo. Dobra, jedziemy! Ha, ha, ha! Dokąd kurwa jedziesz, panie kochany? Dawaj pociąg do Warszawy! Chociaż nie, tam może być siedziba. Siedziba telewizji, złej telewizji. Pogersik, zwialiśmy mu. Aczkolwiek on wydaje się być, wiecie co, dość nieustępliwy. W takim stopniu, że zwykłe odjechanie jakimś wagonikiem pociągu jakby... No nie zniechęci go. Chce nas dorwać, jak nic chce nas dorwać. Mam wrażenie, że chce dorwać każdego, ale może jakby my jesteśmy w jakiś sposób specjalni dla niego. Ja jeszcze jestem ranny, skakać nie mogę. O nie, to jest duch Anki. Tym razem jej nie zbiorę, tylko będzie mnie prowadzić? No dobra. Co się niedługo stanie i co się okaże? Najgorsze jest to, że żeby zrozumieć fabułę tej gry, trzeba bardzo dużo sobie jakby wytłumaczyć, dopowiedzieć, zrozumieć na własną rękę. Sam ten przekaz wizualny daje nam podpowiedzi, ale nie daje nam pełnego obrazu. Daje nam farby, ale nie maluje nimi. Jak ja piękne rzeczy mówię. Dlatego też mam nadzieję, że uda mi się to w jakimś stopniu ogarnąć. Nie wiem, zobaczymy. Z najwyżej podejmiemy się wspólnej pracy interpretacyjnej w komentarzach. Dobra, no to let's go. Po drabinie i do góry, znowu na ulicę miasta. Tak bardzo nieprzychylnego dla nas. Wiecie co, trochę cieszy mnie fakt, że w GTA będę już niedługo grał bez pulsometru. Troszeczkę ciśnie. I kurwa, najgorsze jest nadal to, że no, będzie Resident po angielsku, więc będę miał przerwy na uspokojenie pulsu, na tłumaczenie wam absolutnie wszystkiego, co będzie mówione w tej grze. Zdenerwowany jestem. Nie dlatego, że sam nie zrozumiem, tylko dlatego, że wiele osób oglądających chciałoby mieć opcję nawet czytania polskich napisów. Oho, idziemy w stronę wieży. Łooo. Wygląda to naprawdę epicko. Wielkie budynki wszędzie dookoła nas. Ta muzyka. Oho, konfrontacja? Padłem na kolana. Czas na banana. Nie. Nie, moja czapka listonosza! Czy ja mu się teraz oddam jakby? Czy Mareczek przegrał? O kurwa, walczy z nim! Nie wiem, czy to ja to zrobiłem, ale
przekrzywiłem lewą gałkę w taki sposób, jak zawsze telewizory prostowałem. Dawaj, bierz go, kurwa! Prawy górny, prawy górny! Wyginam go na wszystkie strony! Wydaje mi się, że muszę dopasować moją gałkę tam, gdzie jest jego ręka, żeby walczyć jakby z tym, jak on ją ustawia, ho, ho, ho! Chłop się zachowuje jak te nadmuchiwane ludziki przy stacjach benzynowych albo na festynach. Podobnie zresztą wygląda. Zaraz będzie machał tymi łapami na wszystkie strony. No co kurwa, kontruje cię jak For Honor. W odpowiednim kierunku. Może tam gdzie ma głowę po prostu muszę to robić. Nieważne, szybko to rozkminiłem. Niepodobne do mnie. Ooo! Do 3 razy sztuka? Jeszcze się trzymasz, chłopie? Daj se spokój. Usuwamy twój program z anteny, rozumiesz? Ha! Rozpada się. Mr. Stark, I don't feel so good. To jest to. Sygnał zniknął? Nie widzę już... Nie, jest sygnał. O, słabu. Nie, dalej jestem obecny. O kurwa, teraz tą wieżę chyba pokonam. Całe miasto prostuje. Nie, ja jej niszczę. Prostujemy je. O kurwa, naprawiliśmy budynki. Albo je rozsuwamy, nie wiem. Holy shit. Wchodzimy do różowego pokoju w takim razie. Aż pięknie to wygląda, muszę przyznać. Piękniej niż się spodziewałem. Ale zawsze złe miejsca kuszą pięknymi kolorami. Co będzie z nami? Co będzie z Anką? Odblokowano osiągnięcie wyblakło. Oj co, i w końcu zobaczymy finalnie, co jest za tymi drzwiami. Poprzednio był tam Mr. Hutt, ale teraz... Kto wie, a korytarz dalej taki dziwnie krzywy, ale to bardziej iluzja. Z każdym naszym krokiem się coraz bardziej prostuje. Dawaj, szybciej, Marek. O! Same się otworzyły tym razem i ten symbol oka. Przepraszam bardzo, czy Mareczek zajmie teraz miejsce zwolnione przez kapelusza? Jakby ewidentnie te podobieństwa, które sugerowaliście mi, żebym zwrócił na nie uwagę, sugerują nam, że możemy być z nim jakoś, oj chuj, powiązani. Oho, no dobra, nie ma tak łatwo. Symbol oka ewidentnie jest taką naszą wskazówką. Latarnią, za której światłem musimy podążać. Teraz jesteśmy w ogóle w jakimś innym świecie. Poza światem może nawet. Sobie tutaj podróżujemy. Nie mam zielonego pojęcia, czego mogę się spodziewać. Dlatego po prostu będę chłonął to, co widzę. Zastanawiam się, czy to w jakiś sposób jakby nawiązuje do miejsc, w których byłem. Tam jest kolejne oko z tyłu. Ze mnie też zaczynają się takie szczątki sypać, jak zresztą sypały się z... sypały się... Czy to był błąd, że ja tutaj wszedłem? No jakby powtarza się cały czas, może muszę się... O, okej. Dobra, intrygujące. Czy ja coś muszę tutaj zrobić? Może powinienem iść do oka, które się tam znajduje. Ewidentnie to jest jakiś nieskończony korytarz. Oko, powiedz mi prawdę! Ten zegar? Nie wiem. Różowy kolor nie wydaje mi się przynosić jakby ukojenia i odpowiedzi. Może dam radę po tym wejść? Nie. Tak? Nie? Nie wiem. Mogę coś z tym zrobić? Nie, mogę sobie tak po prostu tam wejść. Myślałem, że może być to związane z tą muzyką, która tutaj jest odgrywana, że nie wiem, może muszę wysłuchać całości, a może muszę po prostu biegać w nieskończoność. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam pomysłu, co powinienem ze sobą zrobić. Może jeżeli będę się cofał dostatecznie długo, to wtedy cokolwiek się stanie? Albo chodzi o tą muzykę.
No nie, nie, te teleportacje to mi nic nie dadzą. Zdecydowanie, tam są jakieś drzwi. No jest ta pieprzona muzyka. Do głowy przychodzi mi, że być może powinienem całej jej wysłuchać. Nawet wypadają ze mnie te takie szczątki, które ciągną mnie w stronę tego przejścia. Ale jak tylko przekroczę ten próg, to pojawiam się tam. Więc raczej nie o to chodzi. Nawet mogę zobaczyć tam kawałek siebie, zanim przejdę. Mogę sobie hopnąć nawet. Krzyki też jakieś tam słychać. No czekajcie, jeżeli jeszcze raz przebiegnę tutaj, no nie. Stoję tutaj, słyszę tylko jakieś mroczne odgłosy. Jestem tutaj, słyszę tą muzykę. Kurwa, no nie mam już pomysłów, co mogę ze sobą zrobić, szczerze mówiąc. Czy ja będę musiał teraz się udać, kurwa, po pomoc normalnie jakiegoś poradnika, bo nie ogarniam. Nie widzę rzeczy, które mógłbym tutaj zrobić. Chwycić, otworzyć. Te drzwi wyglądają na zamknięte w takim stopniu, że się do nich nie dobiorę. Jakie rzeczy jeszcze się działy w tej grze, które były związane z muzyką? Czy ja w takich sytuacjach jestem w ogóle w stanie zrobić coś innego, niezwiązanego? W jakiś inny sposób? Może wejść na kuckach? No nie, no kurwa, no nie! Ciągle mnie tepa! Idzie i cofa, idzie i cofa. Nie, no naprawdę nie chcę tutaj utknąć na 100 lat. Chcemy zobaczyć, o co tutaj chodzi, bo jakby... Nie mam pomysłu. Przyznam się wam kompletnie szczerze. O! Muzyka już nie gra. O! Czy chodziło o to, żebym chodził cały czas i chodził? Kurwa, sam nie wiem. Co, z każdym przejściem jest ze mną coraz bardziej inaczej? Może mam wchodzić tam, gdzie słyszę w danym momencie muzykę na przykład? Teraz muzyka się... O, kurwa, tak! Czy musiałem wchodzić tam, gdzie słyszałem muzykę? No i dobra, to mi się stosunkowo udało. Co zrobi ze mną to miejsce? Wow, o, zajebiście. Dobra, tu nie słyszę muzyki. Tutaj słyszę muzykę. Tak, to chyba był zły wybór, ale wydaje mi się, że powinienem iść w tej chwili przed siebie. A może i nie. Odwinięte drzwi, kurwa, jak puszka tuńczyka. Tak, muszę iść za muzyką, zdecydowanie. Mam to. Co tutaj leży? To jest kaczka. To jest ta drewniana kaczka, tylko taka rozpłynięta. U góry telewizor, różne zabawki. Ha, no dobra. Kolejne schody. Okej, no jakby odrzuciłem troszeczkę moją teorię o tym, że mam iść za muzyką po tym, jak zrobiłem to parę razy i wydawało mi się, że już nie działa. Teraz. Tutaj nie, te drzwi prowadzą tam. Tutaj. Tam się teraz uchyliło coś. Zdecydowanie, tylko musimy je otworzyć. Albo pchnąć do środka. Kurwa, zamknęły się teraz? Czy... No to jeszcze raz. Teraz się resetuje, będzie tu? Tak. Dobra, ja przez przypadek zamknąłem te drzwi. Ja chciałbym je chwycić i otworzyć. Chwyć je! No. Nie mogę ich chwycić. A może muszę skoczyć na klamkę na przykład? Jest to w ogóle jakakolwiek opcja? Może muszę się wspiąć na przykład? Nie, sam nie wiem. A hops na lampę wejdę wyżej? Nie, na tą półkę też nie wejdę. No, wydaje mi się, że muszę doskoczyć do tej klamki. Jedyna opcja, jaka ma tutaj dla mnie sens. Nie, nie. Może jednak tak, no jak nic. Muszę iść za muzyką. To już chyba sobie potwierdziłem, ale... Drzwi się jakby zamykają, a potem, że jak je zamknę i odejdę, to one się tak odbiją na tyle, żebym dał radę. Może mam czymś w to rzucić?
Nie, tutaj cisza w tych drzwiach. Tutaj cisza. Tutaj też cisza. Jak mam kurwa te drzwi otworzyć? Nie rozumiem. Nie wiem, mam w nie wpaść? Mam przy nich stać dostatecznie długo, aż mnie kurwa puszczą? A może jak wejdę w jakieś inne drzwi, to one wtedy się otworzą? Może tutaj bardziej skomplikowana kombinacja jest potrzebna? Nie, mam takie wrażenie, że teraz się trochę bardziej otworzyły. To jeszcze raz spróbujmy. Może muszę po prostu parokrotnie. O, widzicie? Czy mi się tylko wydaje, czy one jakoś tak bardziej teraz wiuchnęły? Dlatego biegnę przed siebie na pełnym speedzie. No nie, nie, no kurwa, no nie. Ciągnie mnie tam jak cholera, ale to nic nie daje ostatecznie. Po wejściu we właściwe drzwi, tamte się w jakiś taki sposób... Oh, wait a fucking minute. Te drzwi... Och, zjebałem znowu. Jeżeli zrobię tak... O, o to chodzi. Kurwa, że ja nie zauważyłem tego połączenia. Tym mogę sobie te drzwi otworzyć. Tylko nie mogę przez nie przechodzić. Muszę je pchnąć na tyle, żeby one się otworzyły. Dawaj, dawaj, kurwa, Mareczek, dasz radę. Okej. I teraz idziemy tam. Dobra. Jezus Maria, to był tak drobny szczegół. Ledwo to zauważyłem. Dobra, wszystko mamy otwarte. Teraz, które drzwi wybieramy, tylko pytanie. Tam jakieś dziwne zawodzenie jest. Tutaj mamy muzykę. Okej. Pniemy się do góry. Jakby o to chodziło nam od samego początku. Weszliśmy do tej wieży z nadajnikiem u góry, żeby dotrzeć na sam szczyt. Kolejne pieprzone drzwi. Dobra, tutaj już muszę być inteligentniejszy. Tutaj jakieś zawodzenie. Tutaj też zawodzenie. Tą dechę chyba mogę pchnąć i sobie ją przewrócić. Mam przejść na drugą stronę. Drzwi, które będziecie dla mnie grały. Żadne? Żadne. Okej, okej, spoko. Dokładnie tego oczekiwałem. A może te, którymi wszedłem? Nie. Tutaj się schowały. No dobra. To przeczesujemy kolejne w takim razie. Nawet trudno jest się naprowadzić na te właściwe, bo one praktycznie za każdym razem zaczynają grać dopiero jak jestem naprawdę blisko. Okej. Gdzie teraz? Mam wrażenie, że jeszcze trzeci raz przejdę i wyjdę. Nie. Dobra, wiecie co? Żadna z moich teorii nie ma większego sensu. Nie będę tutaj próbował niczego wykoncypować, ale nie widać już więcej schodów na górę, więc się chyba zbliżamy. Dobra, zrobiło się trochę mroczniej. Mamy klocki, które też kojarzymy, bo często klockami do tej pory rzucaliśmy. Dawaj, wciskaj się tu, Mareczek. To ta pozytywka. Czy ta po... O Boże! Anka! Coś ty ze sobą zrobiła! Kurwa, ręce jak rura od odkurzacza! What? Nie chce mnie dopuścić do tej pozytywki. Co jest? O co chodzi? Mam radę stąd wyjść? Nie. Co ja mam z nią zrobić? Coś chyba powinienem. Może dać jej coś mam w zamian? Jakąś lalkę na przykład? Naciśnij Y, by zawołać. Co się kurwa stało z moją postacią? Widzieliście to? Bior, mam to w ręce. No kurwa, ręka jak rura od odkurzacza. Widzicie to? Czy ona mnie zabije? Dobra, dała mi teraz dostęp do tego. O co chodzi? Mogę to złapać? Nakręcić jakoś? No łap to! Jezus Maria, trzymam zabawkę i ją wołam cały czas. Ona ma te ręce kurwa powyginane w znak Zorro odwrócony. O chuj chodzi! Nie mogę tego zatrzymać, nie mogę z tym nic zrobić. Może ona po prostu przejście jakiegoś chroniła? Musimy rozjebać tą pozytywkę. Dobra, Anka, słuchaj, naprawdę nie denerwuj się, nie zdzielaj mnie tą pojebaną łapą. Ale pozytywka musi zginąć!
shit się tutaj dzieje? Czemu ona tutaj jest? I czemu jest taka potworna, wielka i powyginana? Drugą rękę też ma taką pojebaną? Dobra, chyba musimy uciekać. Aneczka coś czuje się na nas w kurwi. O nie! Ona ma te dni! O Jezus Maria, dobra, spierdalamy. Już zdecydowanie nie chcę iść za muzyką. Kurwa, gdzie ja jestem? Dobra, nieważne gdzie jestem, ważne gdzie powinienem być. Jak najkurwa dalej! O nie! Tak blisko... Och, zjebałem, bo... Tak szybko mi się scena zmieniła, że nie ogarniałem do końca, w jakim jestem miejscu. Drugiej ręki nie ma tak długiej. Hej, prawa ręka dłuższa, bo wiecie dlaczego. Trzeba sięgnąć do kociapy. No kurwa, biegiem! Pojebałem! Trzymałem sprint jak pojebany i nie zauważyłem nawet, że on spacerkuje. Mareczek, nie wkurwiaj mnie, tylko przebieraj tymi nóżkami, okej? Okay? Dziab, 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 jedna za drugą, jedna za drugą, jedna za drugą. Normalnym tutaj truchcikiem, spacerkiem to nie spierdolimy przed Aneczką. Ktoś kurwa przypomniał nauczycielce o kartkówce i się dziewczyna zdenerwowała. Dobra, lecimy. Hop! Do przodu, przez dziurę! O Jezus Maria, co to jest za pojebane miejsce? Chyba muszę się schować. Tutaj pod stołem, nie znajdzie mnie! Rozjebało się szkło! Dobra, proszę, nie znajdź mnie. Czy ja mam dokądś uciekać, kiedy ona przeszukuje? O! Nieważne, jedną i drugą rękę ma taką pojebanie długą. Daj se spokój, Aneczka, nie ma mnie tu. Co się z tobą stało w ogóle? Czym ona jest? Czy to ona? Czy to jakiś figment mej wyobraźni? Albo manipulacja, której chce dokonać na przykład ta wieża i ten nadajnik? Nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. Ale będę kurwa czytał artykuły z rodzaju Explained. Jak nic. Zaraz po tym, jak my sobie tutaj ludzie poomawiamy w komentarzach. No dobra. Chodź, siekiero. Myślę, że to będzie jeden z ostatnich razy, jak używam siekiery w tej grze. Zobaczymy, co się kryje tam. I hops. O kurwa, no jest oczywiście. Znowu ma tą pozytywkę i znowu jej broni. O Boże! Wow! O chuj! Chciałem ją zawołać! Widzicie? Widzieliście to gówno? Zawołałem ją! A ona mi tak przyjebała. Co się stanie, jak zrobię to? Dobra, czekajcie. Czy ja mam po prostu... To jest walka z bossem? O chuj, wlazłem prosto w jej łapy. Nogę ma też taką złamanie wygiętą, kurwa! Co się stanie, jak do niej podejdę? Przyjebie mi? Przyjebie mi! Ale mnie pacnęła jak muchę. No dobra, okej. Okay. Czas wymyślić taktykę. Ona ma wrażenie, jeżeli pójdę tutaj i ją zawołam, się wkurwi i przyklei do tego miejsca i pójdzie tam. Dobra, bierzemy siekierę i zapierdalamy rozwalić pozytywkę. Zdążę? Nie, nie zdążę. Okej. Okay. Czyli muszę to na raty robić? Bo nie zdążę podsunąć siekiery i uderzyć nią. Dobra, jak bardzo dam radę? Kiedy mnie nie jebnie? O, 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 dobra, nieważne, nieważne. Nic nie robię, nic nie robię. Jesteś spokojna, twoja pozytywka bezpieczna. Dobra. Dziab! Robię tak? Ona mnie nawet nie widzi. Zapierdalam rozwalić pozytywkę. Jeb! Ale przykurwiło, Boże, aż fala uderzeniowa poszła. Chryste. Dobra, zdążyłem, o to chodziło. Rozproszyć ją, teleportować się i zniszczyć siekierą pozytywkę. To, co się teraz dzieje, mam wrażenie, że to w ogóle inna gra jest. Przeszliśmy w jakieś takie nieprawdopodobne, metafizyczne, pojebane gówno. Nie, żeby wcześniej nie było tutaj pojebanego gówna, ale nie było metafizyczne. Było stosunkowo, nie wiem, dziwne, creepy, ale nie było takie, wiecie... Mega creepy. Wiecie, o co chodzi. Dobra, nie wiem, biegnę przed siebie. Może muszę czegoś nasłuchiwać. O! Siekiera. A jednak, jeszcze raz będzie mi dane użyć siekiery. No dobra. Pod koniec gry używamy coraz więcej ostrych obiektów. Interesujące. Wow, okej. Okay. Widzę, że mamy jeszcze jeden segment pojedynku z Aneczką. Fantastycznie, fantastycznie. Tutaj mam wrażenie, mogę się schować przed nią. Mamy tam znowu siekierę. O Jezus Maria, czemu ona jest moim final bossem w ogóle? Co się odpierdala? Spierdalam! Puść to! O Jezus Maria, dobra. No za daleko z tą siekierą teraz nie pójdę.
Znowu ewidentnie chodzi o rozproszenie jej w jakiś sposób. Co się stanie, jak wejdę tu? Jestem tu. Okej. Czyli po prostu prawo-lewo. Jo! Zakrzyczałem na nią. Dobra, okej. Co ja powinienem ze sobą zrobić? Puszczaj, kurwa! Dobra, on to strasznie długo puszcza, wiecie? To jest problem. That's gonna be an issue. No ale czekajcie. Mam też tą trasę tutaj. Muszę sobie rozkminić jakiś dobry plan, taki, żeby mnie Aneczka tutaj nie wychujała. Jak ja ją teraz zawołam tutaj, to może teraz się wyrobię i przyjebie! Dawaj! Zdążyłem w ostatniej milisekundzie, okej. Okay. To był naprawdę dobry rajd z siekierą. Brzmi jak jakiś event, który się odbywa w kurwa Finlandii. Spacer z siekierą. Spacer farmera. Polska wersja. Dobra, mam wrażenie, że słuchaj, tutaj takie jakby elektroniczne szmery tego nadajnika, w które muszę iść. O, nie, nawet nie musiałem za daleko iść. Tutaj mamy znowu siekierę i coś do rozwalenia. Nie wiem, jakby idę przed siebie i czekam, co się okaże. Aneczka po wciągnięciu do telewizora wydaje się być mocno pierdolnięta. Nie wiem, co ja powinienem z tym faktem zrobić. Siekiera tym razem jest strasznie daleko. To ją w ogóle w jakimś tam stopniu stunuje, mam wrażenie. Tutaj już kurwa po mnie sięga. Oj chuj, tutaj też. No dobra. To nie podziałało, ale. Spróbujmy jeszcze raz podobnej taktyki. Dobra, sprincik. Tutaj ją zawołajmy. Teraz siekiera kurwa. No nie zdążyłem, nie o to chodziło. Dobra, okej. To może inaczej. Ale najpierw spróbujmy tutaj. Jeju! Musimy ją zrobić totalnie w chuja, wicie, rozumicie. Teraz tutaj. Ej, gówno, nie. Czemu ona takie kombo robi, że tam akurat tą łapą macha? Bez sensu. No ale hej, dam radę przebiec na drugą stronę i być w tej chwili stosunkowo przed nią ukryty. Więc może tutaj. Teraz. Tutaj. No i chuj. Ale może dam radę zgarnąć siekierę na dół. Okej. Dobra, mam schowaną siekierę. Znaczy, schowaną to dużo powiedziane. Ale być może dam radę coś z nią teraz zrobić. No nie, ja się w ogóle nie wespnę z tą siekierą, zjebałem. Mogę sobie tak pierdolnąć, ale już jej tam na górę jakby nie zabiorę chyba. Albo i zabiorę. Czekajcie, ja chcę... Oj, gówno, nie. O, słuchajcie, jakby to ogarnąć? Najlepiej by było, bo siekiera jest w tamtym miejscu, muszę ją jakoś chwycić, rozpraszając ją, będąc dostatecznie daleko, ona pójdzie tam, gdzie ja zakrzyczę. Okej. Okay. Mogę teraz znowu krzyknąć tutaj, ale ona napierdala mnie tutaj, bo mnie widzi. Tak mi się wydaje. O Jezus, no dobra. Dobrą kolejność całego tego gówna muszę sobie ogarnąć. To jest w ogóle za krótko, żeby dało jakiś większy efekt. Oj, mnie jebła tak nawet od niechcenia, o Jezus. Dobra, czy mi się to chce kminić przez kolejne 5 minut? Mam wrażenie, że to już taki ostatni pojedynek. O. Na pewno nie mam co ściągać tej siekiery na dół, chyba że po ściągnięciu tej siekiery... Oj, teraz kurwa, dobra, spokój! Weź zluzuj, laska, naprawdę. Mam wrażenie, że najlepiej było zgarnąć siekierę, przyciągnąć ją gdzieś tam z lewej, jej uwagę, a potem pospacerować się do tamtego portalu, który wypuści nas z lewej i będziemy mieli najbliżej do tej siekiery. Cholera, czy to podziała? No spróbujmy. No dobra, to w takim razie. Chcę zakrzyknąć tutaj, ściągając jej uwagę. Wejść tutaj, zgarnąć siekierę. Zrobić tak. Okej, dobra, uspokój się. Będzie dobrze. Teraz przejdźmy w takim razie z siekierą przez portal. Zakrzyknijmy do niej tutaj, niech ona tam przylezie. Nie widzi nas na razie tutaj. Czy ona mnie teraz pierdolnie? Kurwa, tak blisko! Ale już bym... Nie, ona już momentalnie by wróciła. Co ją odciągnie najdalej? Nie wiem. O Jezus, no nie chce mi się tego kminić. To jest mój główny problem teraz. Nie chce mi się kminić.
Chciałbym już zobaczyć jakby zakończenie tej historii. Jakieś racjonalne, kurwa, sensowne wytłumaczenie. Patrzcie, widzicie, jak ona tylko się zorientuje, że ja chwytam siekierę, zaczyna mnie napierdalać. Ale dobra, mam ją ściągniętą na dół. Wydaje mi się, że to jest kluczowy krok tutaj. Teraz najlepiej by było się dostać... Cholera, gdzie najlepiej by było się właśnie dostać? Znaczy, mogę ją ściągnąć teraz tutaj, zrobić tak. Może teraz tutaj... Kurwa, jaką dyńkę mi sprzedała. No prawie. Mam wrażenie, że prawie. Spróbuję jeszcze raz podobnej taktyki. Dobra. Ono tutaj, krzyczę. Okej, okay, ona tam się rzuca. Włażę tutaj, schodzę z siekierą na dół. Jo, zdążyłem. Dobra, ale prawie mi przyjebała. I teraz taktyka taka. Lecę z siekierą w prawo. Mogę ją tutaj przyciągnąć. Ale jak ona tam sięgnie łapą, to mnie pierdolnie też z drugiej strony. No, jest problem. That's an issue. Ale może, jeżeli zrobię... Kurwa, tak na przykład? To ona bije teraz tam. Zobaczy mnie tutaj. O Jezus Maria. Nie zdążę tam przejść. Nie zdążę jej rozproszyć. Dobra, wiecie co? Nie wiem, autentycznie. Nie chcę mi się tego przedłużać tylko dlatego, że muszę to rozkminić. Może na spokojnie po 5 kolejnych próbach bym to wiedział. Ale na razie pauza i to po prostu sprawdzę. Dobra, okej. Okay. Zamiast sprawdzania tego, co tutaj dokładnie powinienem robić, postanowiłem po prostu potestować różne opcje i wydaje mi się, że dotarłem do takiej, która będzie najsensowniejsza. Dlatego uwaga, plan jest taki. Słuchajcie, zawołam Sukę tutaj, ona tam teraz atakuje, ja biorę siekierę, złażę z nią na dół, ty mi daj kurwa spokój, okej. Okay. Jestem teraz tutaj, niech się uspokoi. Ja teraz robię tak. Krzyczę na nią tutaj, ona idzie po mnie tam. Ja zadupcam do tego portalu. Znajduje się... O, nie. Trochę zjebałem. O! Dobra. Ale wiem, że to chyba powinno być tak, tylko muszę ją jeszcze rozproszyć w odpowiednim miejscu. Dlatego uwaga. Krzyczę tutaj, wchodzę po siekierę tutaj. Najszybsza chyba droga, żeby zyskać tę siekierę. Jest git. Mogę sobie wrócić. Teraz tak, muszę ją zawołać tutaj, żebym zdążył pójść w tamto miejsce. Więc robimy tak, tutaj krzyczę, okej. Tutaj krzyczę, więc ona przyjdzie tutaj. Ja wchodzę już w portal. Kurwa, klocek! I niszczę Sukę. No! Proszę bardzo. Mniej więcej doszedłem do podobnego poziomu poprzednio. Kiedy zrozumiałem, że mogę pójść w tamten portal, stwierdziłem, że się dam zajebać, zresetowałem. I finalnie się udało chyba, mamy to. Co teraz? Rozjebaliśmy tą pozytywkę? Czy może to ona sprawia, że Anka tak normalnie wygląda? Wydaje się być fest pokonana. Weźmy siekierę chyba teraz legitnie po raz ostatni. I rozjebmy tą pozytywkę. Zostaw to, dziewczyno! No czasem do kobiety nie przemówisz, no. Może dam radę moim krzykiem ją po prostu jakoś, wiecie, powstrzymać. W końcu mam moc! Nie wiem. Wyciągnijmy ją. Nie mam tutaj żadnych już magicznych tras do pokonania. Wydaje mi się, że mój krzyk ją właśnie... ją tutaj rozproszy na tyle. O! Co teraz? Zniszczyliśmy chyba pozytywkę. Czy to ona z niej robiła takiego potwora? Nie wiem. Jeszcze raz! No! Teraz ją dopiero zniszczyliśmy. Tak, jest! Dobra, to pozytywka robiła z niej potwora. Jak do tego doszło? Wydaje mi się, że w ogóle spotykaliśmy już wcześniej pozytywkę w tej grze. Dobra. Ania? To wszystko dobrze? Kurwa, no nie wiem, czy dobrze, organiczne gluto ściany zamykały się nam na twarz. Ty, no nie w tę stronę, dobra, fair. Zapierdalam za tobą. Ona chyba zna te tereny teraz. Nie wiem, ile czasu to spędziła, ani co się odpierdala. Ale lecimy! No biegiem, Mareczek, kurwa, ogarniesz to! Dobra, zalewa nas totalny glut, a maksymalnego syfu, co to jest? Ja pierdolę, to jest Big Nightmares 7000. Wow! O Boże, nie! A, dobra, okej. Muszę tutaj przejechać się troszeczkę na tym kawałku betonu. Tak myślę.
Momentami muszę po prostu wykorzystać to, co ten glut robi z podłożem i się na tym przejechać. Ona jest trochę przede mną, więc ma trochę lepszą sytuację. No tutaj chyba mogę wejść na to. Albo nie, albo po prostu byłem za wolny. A może nie byłem za wolny, nie wiem. Patrzcie, cyk. Muszę na tym chwilę poczekać. I cyk, skoczyć dalej. I jesteśmy tutaj. Te oczy we wszystkim. O chuj chodzi. Czym jest ten glut, który w tej chwili się jakby okazuje się być tym budynkiem? Może to jest historia po prostu jakichś kurwa obcych organizmów z kosmosu. Anka, nie zostawiaj mnie! Nie zostawiaj mnie! Ja cię nie zostawiłem! O nie! Telewizor, wielki kurwa telewizor. Złapie mnie? Złapnie, proszę! O! Okej. Chyba jest git. Dawaj, do góry! Nie puszczaj. Błagam, nie puszczaj. That bitch. Dlaczego? W chuj po nas! Anka nas zdradziła i zostawiła. I co, staliśmy się częścią wielkiej kolektywy biomasy? Wpadliśmy do gówna po same uszy, autentycznie. Żyjemy? No łazimy sobie, jak na łóżku wodnym tutaj trochę jest. Wow. No, wygląda jak odcinek Było sobie życie. Wersja 2021 Ultra HD Remastered. Nie wiem, dokąd mam się kierować nawet. Jest tutaj dokąd się kierować? Mogę się na to wspiąć? Kurwa, fotel. Przepraszam bardzo, czy pan kapelusz nie siedział na fotelu? Czy to jest historia, która zatacza koło? Ty, no oczka do mnie puszczają normalnie. Czy ta masa to są ci wszyscy ludzie, którzy tak poznikali? Jak nic, wyrastamy na nowego Mister Kapelusza. Albo my od początku nim byliśmy, albo było nam przeznaczone się nim stać.
zamkną się drzwi z symbolem oka, co? Jup! O Jezus Maria! Jaki mózgojeb ta fabuła! Nie będę ukrywał, że nie jest to najjaśniejsza z historii, jaką da się zobaczyć w grach. Ale jakby... O co chodziło? Kim był ten poprzedni? Czy on w ogóle istniał? Czy to byliśmy my z przyszłości? Czy musieliśmy zająć jego miejsce, skoro go pokonaliśmy? Co takiego złego było z Anką, że ona się jakby zrobiła taka, jaka zrobiła przez tą pozytywkę? Dlaczego nas puściła, zostawiła? Czy ona wiedziała, że musimy się nim stać, dlatego nas tam zostawiła? Czy ona chciała, żebyśmy się nim stali? Pojebane straszliwie. Ale czekajcie, jeszcze nie uciekajcie. Ja chciałbym pominąć te napisy, ponieważ nie są mi do końca potrzebne, jeżeli to tylko możliwe. Ponieważ jest jeszcze sekretne zakończenie. Sekretne zakończenie, które coś więcej nam mówi na temat samej tej fabuły i tego, jak to się z jedynką łączy, która, wybaczcie moi drodzy, ale obecnie nie jest w moich planach. Zobaczymy. Jeżeli będę miał taką ochotę i dostatecznie dużo czasu, to po prostu może jednocześnie z GTA 4 będzie sobie to wlatywało na kanał, ale jeszcze zobaczę. Ponieważ strasznie prosicie o tą jedynkę, więc jeżeli nadal tak jest, to dajcie znać w komentarzach, a żeby zrozumieć może troszeczkę całą tą historię. Ale na razie chciałbym pokazać wam, moi ludzie, kochani, kurwa, daj mi to pominąć. Nie wiem, czy mogę. Zapauzujemy to sobie, ponieważ nie wiem, czy ta muzyka też nie jest copyrightowana, a to jest jedyne, co w tej chwili gra. I odpalimy sobie na YouTubie sekretne zakończenie, którego nie udało mi się osiągnąć, bo nie zebrałem tych wszystkich szmerów. Byłoby to trudne, dlatego... Trzymajcie się na razie, jakby gorąco w fotelach, czy też na kanapie, czy też kurwa w autobusie, czy gdzie jesteście teraz. I zobaczmy jeszcze sobie sekretne zakończenie. Jezus Maria, jakie to było nieprzyjemne doświadczenie. Napisy trwały dobre 10, jak nie 15 minut, a dało się je co najwyżej przyspieszyć. A nie chciałem jakby robić Alt F4, ponieważ coś tam mogło się kryć, ale się nie kryło. Więc jesteśmy w tej chwili na stronie wyszukiwania YouTube'a Little Nightmares 2 Secret Ending. I tutaj, proszę państwa, widzę, że mamy filmik, który... Tego! Nie chcę, won mnie z tymi reklamami. Na kanale Lunar Gaming, tak więc dziękuję ślicznie za to, że kanał Lunar Gaming wrzucił taki piękny filmik, na którym jest po prostu zakończenie. Nawet mój odcinek mi tutaj poleca. No i dobra, uwaga, tutaj jest ucieczka. Mamy motyw tego, że się nasz bohater zamienia w pana w kapeluszu. I co tutaj będzie secret endingiem, który nas interesuje? Wydaje mi się, że to będzie mniej więcej w tym miejscu. Więc full screenuję i zobaczmy. Pewnie wyjdzie Anka, ruchanka, nasza niekoleżanka, bo ona na końcu wskoczyła w telewizor. Jezus Maria, czy ja słyszałem tutaj na sam koniec cholerny odgłos burczenia w brzuchu Anki? Bo tutaj pojawia się nam, proszę państwa, zbliżenie na to coś, co się tutaj znajduje na podłodze. Tutaj są jakieś dziwne znaki i coś, co wygląda jak... No cholera, nie wiem, jakiś ślimak, albo jak te organiczne wnętrza budynków, które widzieliśmy właśnie w tej stacji jakby z nadajnikiem, do której poszliśmy na koniec. Więc czy Anka jest jakąś formą manifestacji tego wszystkiego? Czy ona pożarła Mareczka i przerobiła go w jakiś sposób właśnie
na pana kapelusza? To jest bardzo dobre pytanie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zakończeniu i dziękuję wam ślicznie za oglądanie tej serii. Przyznam się, nie spodziewałem się, że będzie budziła takie zainteresowanie wśród was, ale jednak, być może ogramy jedyneczkę, jeżeli będę miał po prostu ochotę. To jest jedyna rzecz, od której zależy. Wiem, że chcecie, ale muszę się nad tym zastanowić. A teraz na kanale GTA 4. Tak więc dzięki, trzymajcie się i w najbliższych dniach odpalamy GTA. Pa, pa!